Był luty 2020. Oficjalnie ludność Polski dowiedziała się o chorobie COVID-19. Wcześniejsze pogłoski były pogłoskami wrogich nam działań i nie miały na celu dobra państwa polskiego, tylko miały na celu budzić strach, zagrożenie oraz ukazywać nieudolność władz państwowych, które mimo wszystko panują świetnie nad sytuacją. Tak pewnie by się zaczynał początek nagrany przez słynnego pana Wołoszeńskiego. Jednak nie jesteśmy w jego programie. Dziś chcę pokazać ci 6 lekcji, jakie otrzymaliśmy w ramach ostatniego roku, kiedy mieliśmy okazję zobaczyć, jak wygląda życie z pandemią. Czy lekcja się już skończyła? O, myślę, że nie. Myślę, że jeszcze będzie trwała dużo czasu. Jednak warto już na dzień dzisiejszy podsumować pewne rzeczy i wyciągnąć wnioski z tego, co się udało nam dowiedzieć. Nazywam się Maciej Cigler. Moja strona to sukcesstudio.pl. Na niej zajmuję się generalnie biznesem oraz tym, co robić, aby ten biznes rozwijać, działaniem marketingu internetowego oraz różnych działań informatycznych w tym kierunku, aby było lepiej. Tym razem postanowiłem pokazać to na przykładzie właśnie tych 6 lekcji od COVID-a. Więc nie traćmy czasu, przejdźmy do rzeczy. Pierwszą, chyba najbardziej istotną i dla wielu osób niestety bolesną rzeczą było to, że życie pokazało nam, jak istotne jest posiadanie oszczędności. Jak istotne jest to, że warto mieć tak zwaną poduszkę finansową. Im lepiej ci się wiedzie, tym ta poduszka powinna być większa. Zapewnia to spokój, przede wszystkim w twoim życiu, spokojny sen i to, że nie musisz się wieloma rzeczami przejmować. Nawet to, jeżeli się okaże, że twój biznes gorzej idzie, czy to, że zwalniają cię z pracy, to jeżeli masz poduszkę finansową przygotowaną na 6 miesięcy, no to nie ma się czym przejmować. Dostajesz jakąś odprawę najczęściej, plus jeszcze 6 miesięcy masz na to, aby znaleźć pracę. Czy było to łatwe w tym roku mijającym, bo w tej chwili ten film nagrywam już w lutym 2021? Nie, nie było to łatwe. Dalej na pewno nie będzie łatwo rozpocząć pewne biznesy czy znaleźć pracę. Na pewno, jak to się mówi po czesku, to se ne vrati, że bez problemów będzie rynek pracownika i będzie tak łatwo dyktować, gdzie chcesz pracować. Oczywiście dla tych, którzy naprawdę chcą pracować, chcą coś robić, praca będzie. Dla tych, co będą chcieli rozwinąć swój biznes, to świetny moment na to, żeby to właśnie robić. Teraz jest ten czas i warto go wykorzystać. Nie na siedzenie, stukanie głową o ścianę i czemu mnie to dotknęło, czy nie wiem, zamykanie się w szafie z butelką wina, szlochanie w poduszkę, inne takie reakcje. Takie jest nasze życie. Są wzloty i upadki. Do tego się chyba trzeba po prostu przyzwyczaić. Nie jest tak, że w całym naszym życiu będzie tylko super i będzie z górki i coraz lepiej i coraz lepiej. Czasami po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój. Ale musi być ta burza, musi być ta noc.
I to musisz przeżyć. Więc pierwsza nauka, poduszka finansowa, przygotowanie się na to, że może być źle. Warto to brać pod uwagę i warto być przygotowanym. Kolejną nauką, jaką udało nam się wyciągnąć, to to, że warto posiadać kilka różnych, niezależnych od siebie źródeł dochodu. To dosyć istotne. Powiem to na przykładzie człowieka, który zajmował się fotografią ślubną. Jeżeli zajmujesz się tylko fotografią ślubną i tym jest całe twoje życie, no to właśnie życie ci pokazało, jak możesz być w błędzie. Może warto było jeszcze robić coś innego, a może nawet coś zupełnie niezwiązanego z fotografią. Może trzeba było jeszcze zupełnie w innym zawodzie. A jeżeli w tym, to może trzeba było, nie wiem, zacząć produkować albumy z chociażby wakacji dla ludzi, czy zająć się też sesjami rodzinnymi. A może inne działalności fotograficzne? Może właśnie teraz był czas na to, żeby sprzedawać, nie wiem, koszulki ze zdjęciami czy kubki? A może przez ten czas mogłeś zgromadzić bank zdjęć, które właśnie teraz mogłeś zacząć sprzedawać ludziom na tapety czy do firm chociażby, gdzie są potrzebne do stron firmowych? W ten sposób nawet do mnie zwracają się firmy, bo gdzieś tam widzą moje zdjęcia sprzed lat i mówią, że właśnie no, byliby zainteresowani zakupem tego czy tamtego zdjęcia do swojego firmowego kalendarza. Proszę, możliwości są. Jeżeli nie, no to zmieniaj branżę, rób coś innego. A może nagrywaj filmy, może zacznij robić poradniki, może zacznij robić kursy. Właśnie teraz dużo ludzi dochodzi do tego bardzo słusznego wniosku, że warto się dokształcić, że samo siedzenie w domu i tylko oglądanie seriali na Netflixie to trochę słabo. Przeglądanie codziennie tego, że jest źle, też wcale dobrze nie wpływa na twoją psychikę. Więc może warto skupić się na czymś innym. Na tym, co możesz zrobić dobrego dla siebie. Więc może pogłębić wiedzę, może się czegoś nauczyć, może obejrzeć jakiś tutorial. To w takim razie może warto też stworzyć jakiś tutorial. Może masz jakieś umiejętności, które warto pokazać. Ten film oglądasz właśnie dlatego, że ja do takiego wniosku doszedłem. Postanowiłem się podzielić swoją wiedzą i umiejętnościami. Może warto zrobić to też. Może ty też dasz radę coś takiego zrobić. Kolejna nauka to zdrowie równa się bogactwo. To nie jest tak, że jak masz miliony na koncie, będziesz zdrowym. Ale odwrotnie. Jeżeli jesteś zdrowy, możesz zdobyć te miliony. Będąc zdrowym, możesz zdobyć pieniądze. Więc warto dbać o zdrowie. Warto dbać o wagę, cukier, swoje wyniki i tak dalej. Warto nie narażać się. Jeżeli teraz jest trudny dostęp do lekarza, no to chyba teraz nie jest dobry moment na zabawy w stylu skok na bungee czy skok do wody w takim miejscu, gdzie mało kto wypłynął. Warto dbać o zdrowie na różny sposób. Odpowiednio odżywiając się, uprawiając sport. Wiem, teraz to jest trudne, no ale nie mów, że nie da się gdzieś tam pobiegać, pospacerować, czy nawet w domowych warunkach porobić pompki. Za mało ćwiczenia? No to niech partnerka siądzie ci na barach i z nią zrób pompki. Zobaczymy, czy wtedy się muskulatura dobrze nie rozwinie. W każdym razie dbamy o zdrowie. To bardzo istotne. Pandemia pokazała nam, jak istotną rzeczą jest nasza wolność. Nasza wolność jako człowieka, nasza wolność w rozumieniu tego, czy możemy gdzieś pójść, czy możemy chociażby nie chodzić w wspaniałej masce
cały dzień. Czyż to nie jest tak, że człowiek wolny, ja nie mówię, że musi robić co chce, ale nie jest tak, że ma więcej praw? Zauważ, że fakt faktem te nasze prawa mocno zostały ostatnio poograniczane. Zostały wprowadzone różne ustawy, które mocno naszą wolność, nasze możliwości ograniczyły. Wprowadzono wiele przepisów, które do tej pory by nie przeszły zupełnie. A jednak przeszły. Jednak ludzie nie bardzo mieli teraz możliwość zaprotestowania przeciwko temu. Ta wolność coraz bardziej jest nam odbierana, kawałek po kawałku. Polacy to najbardziej rozbrojony naród w Europie. Polacy to ludzie, którzy mimo, że mają swoją własną ziemię, za którą płacą państwu podatek, w sumie nie wiem czemu, bo skoro coś jest moje, no to jest moje. Skoro jest moje, to chyba nie powinienem z tego płacić podatek, że coś jest moje, bo już za to zapłaciłem. Tego nigdy nie rozumiałem. A już to, że na mojej działce nie mogę postawić tego, czego bym chciał, to już zupełnie nie rozumiem. No dobrze, no jak chcę postawić drapacz chmur, no to dobrze, to może będzie tam innym przeszkadzało. Ale to, czy postawię garaż na swojej działce, to, żebym musiał o to prosić łaskawego pana, żeby mi pozwolił. Chyba mi się przypominają czasy pańszczyźniane. No więc tej wolności chyba za dużo nie było, a w szczególności ubawił mnie fakt, jeżeli zamknięto las, żebym się tam nie zaraził. Od kogo? Od jelenia? Od kogo się mogę w lesie zarazić? No chyba od lisa wścieklizną co najwyżej. No ale przecież nie COVID-em, no ludzie. Ale takich kuriozów było całe mnóstwo i dalej zresztą jest. Tym bardziej zwróć uwagę na to, jak wygląda twoja wolność. Owszem, z ludźmi, którymi rozmawiam, teraz się pewnie ktoś na mnie obrazi, ale trudno. Jak sobie czasem żartuję, że ludzie, którzy mieszkają w bloku, to jest taki chów klatkowy. Bo mieszkają w klatce, tak? Więc to też nam pokazało, jak to jest. Jeżeli na co dzień twoje mieszkanie jest tylko taką sypialnią, gdzie tak naprawdę na co dzień pracujesz, a wracasz do domu już tak padnięta, że właściwie obejrzysz jakiś jeszcze odcineczek i pójdziesz spać. Gdzie jest twoja wolność jako człowieka? Gdzie twoje szczęście? Teraz był czas na przemyślenia. Tego czasu niektórzy mieli bardzo dużo, zresztą dalej niektórzy mają bardzo dużo czasu. Może warto o tym pomyśleć. Gdzie jest twoja wolność? Czy masz ją jako człowiek? Cóż, zadaj sobie to pytanie. Kolejną rzeczą, jaką nauczyła nas pandemia, jest to, że nie wszystkie rzeczy da się przewidzieć. Nawet świetnie zaplanowany plan może mieć dziury. Ale od tego jesteś człowiekiem, żeby przewidywać też pewne rzeczy. Po drugie, to, że plan A nie wypalił, no to czas jest na plan B. A jak nie, plan B też jest kiepski, to jest jeszcze C, D, E, F i tak dalej. To też warto o tym pomyśleć. Warto zawsze przewidywać drugą drogę. Wtedy życie cię mniej zaskakuje. Jeżeli masz od razu gotowy plan B, co jeśli nie, no to nie ma zaskoczenia. Szybciej radzisz sobie z problemem. Szybciej udaje ci się zrobić to, co trzeba w tej sytuacji. Do czego cię bardzo zachęcam. Warto robić te plany i to przemyśleć. Życie może cię zaskakiwać. To chyba nie jest zaskakujące. Ostatnią lekcją dziś, którą według mnie przekazał nam COVID, to jest to, że
Media karmią się ludzkim strachem. Zauważasz to? No popatrz, jeżeli się tak przyjrzeć dobrze informacjom, no chociażby weźmy czas listopad 2020. Jest bardzo dużo zakażeń. Liczba chorych to już 12, 13 tysięcy, nie wiem, może się mylę, ale tak chyba mi się wydaje, że to był ten czas i tak to, takie ilości były. Liczba zakażonych 13 tysięcy, tak? No, alarmująca ilość, tak? W tym momencie. Liczba zgonów w ciągu doby 1000, 2000 osób. To dużo. Sporo. No ale jeżeli teraz mamy luty 2021 i jest alarmujący tytuł, przerażająca ilość zgonów, zatrważająca liczba zgonów. Tysiące ludzi choruje. No dobra, wchodzę w artykuł, a tam pisze. 2000 osób obecnie choruje. No są tysiące, są. Dwa dokładnie tysiące. No ale nie 13 tysięcy, no kurde, ludzie. No to przestańcie ludzi straszyć. Ale jak ktoś już... Pamiętam, słynny mówił, nie pamiętam kto, w tym momencie trup na pierwszej stronie gazety zwiększa jej czytelność. Zauważ, wszystkie telewizje, gazety, portale internetowe, które tworzą wiadomości, działają na zasadzie następującej. Jest dzień dobry i na tym kończą się dobre wiadomości. Już wszystko, co dobre, zostało zawarte w tym słowie. Potem jest dalej. Zabito, zgwałcono, napadnięto, zginął, wypadek, zasypało, przysypało, podlało, zalało, podlało, zatopiło, przelało. Same nieszczęścia. Oglądając telewizję, masz wrażenie, że na świecie są same nieszczęścia. Czytając gazety, czytając portale z wiadomościami, zobacz, popatrz tak na trzeźwo, weź sobie kartkę i podczas wiadomości wypisz, ile rzeczy podano dobrych, a ile złych. Czy nie jest tak, że 90% wiadomości jest złych? No właśnie. Osobiście odpuściłem sobie oglądanie telewizji 6-7 lat temu. Popatrz, żyję. Żyję. Gazety bardzo rzadko przeglądam. Znaczy gazety pod kątem takich informacji, szczególnie brukowce typu jakieś tam fakty, jakieś tam super fakty czy coś tam. Nawet nie pamiętam już w tej chwili, jak to się do końca nazywa. Bo mnie to nie interesuje. Tam jest na okrągło straszenie na okładce. Zobacz, jaki Zenek sobie kupił samochód. Ile na tym stracił. A co mnie to obchodzi? To jest Zenka problem, a nie mój. Maryla znalazła w swojej muszli ustępowej potwora. Co mnie to interesuje? Tak naprawdę interesują cię takie informacje? Czy lubisz żyć życiem innych ludzi? Popatrz, że jeżeli im więcej żyjesz życiem innych ludzi, tym mniej masz czasu na swoje. Na swoje życie. A ono też jest fajne. Popatrz, wychodząc na spacer do sklepu, spotykasz sąsiadkę, sąsiada. No dobra, teraz jest zima, no to może nie powiem, że tam coś kwitnie i tak dalej, ale niedługo już będzie wiosna. Będzie piękna zieleń na trawie. Czy masz czas ją podziwiać? Czy masz czas siąść na ławce i posłuchać, czy ptaki śpiewają? Może masz niedaleko park, las? Przejdź się, zobacz. Ptaki śpiewają? Słychać to życie lasu? Czy
słyszysz tą przyrodę. Powiem ci szczerze, że któregoś razu, gdy nagrywałem tą czołówkę, która jest na moim kanale, to był taki moment, że akurat bardzo mocno złapał mróz. Jeszcze były liście na drzewach, a dosyć silny mróz o poranku zaszronił je i człowiek, który ma prawie 50 lat, tak jak ja, pierwszy raz zwrócił uwagę na to, jak szeleszczą liście, które są ściskane przez mróz. Niesamowity dźwięk. Pomyślałem sobie, że od wielu lat przejeżdżam tą samą drogą, tylko nigdy się tu nie zatrzymałem. Teraz się zatrzymałem, bo chciałem nakręcić kawałek początkowej czołówki do filmu. Jak zobaczysz ją, to tam właśnie jest coś takiego, że widać sad, niezbyt wysoki, mnóstwo drzew i ten szelest tych liści był niesamowity. Tego nie usłyszysz na tym filmie, bo film był tak nagrany, że tego nie słychać, ale popatrz, jak wiele niesamowitych rzeczy ma dla nas przyroda, jak świat jest piękny. Właśnie to zobacz. Nie dawaj się zatruć tymi mediami. Czy dla ciebie jest istotne, czy tyle sprowadzono szczepionek, czy tam tyle? Czy tyle osób się dzisiaj udało zaszczepić, czy tyle? Czy ta informacja jest niezbędna dla twojego życia? Czy wiedząc o tym będziesz się lepiej czuć? No, bo ja chcę być na bieżąco, nie można żyć bez wiadomości. Można żyć. Może postaraj się je trochę przefiltrować. Może bardziej zacznij szukać tych wiadomości, które są rzeczywiście dla ciebie istotne. No jeżeli jest powódź w kraju, to fajnie, no to dobrze. To nie jest fajnie, ale fajnie, jeżeli o tym wiesz. O to mi chodzi. Takie informacje mogą być dla ciebie istotne. No jeżeli wymyśliłeś sobie postawienie swojego domu w miejscu, które jest zalewane, czy od wielu lat było zalewane, a przez ostatnie 3 lata nie, no to może być dla ciebie istotna informacja. Ale w innych wypadkach często się okazuje, że te wiadomości wcale nie są ci potrzebne, a na pewno nie w takiej dawce. Jeżeli słuchasz cały dzień, że jest źle, zaczynasz w to wierzyć. A w takim razie twoje życie staje się beznadziejne, bez sensu. Ręce opadają i zastanawiasz się, o Boże, po co ja tu żyję? Kiedy nadejdzie już ta śmierć na mnie? Kiedy skończy się to wszystko, ten koszmar? Bo już nie będzie dobrze. Nie będzie. Tak, nie będzie. Jak będziesz oglądał takie pierdoły, przepraszam za słowo, w telewizji. Naprawdę nie ma czegoś fajnego. Jeżeli już musisz oglądać tą telewizję, no to przynajmniej wybierz jakiś fajny film. Ale fajny, wnoszący radość do życia. Ciesz się życiem, masz je, jesteś zdrowy, jeszcze chodzisz samemu, poruszasz się samemu, no to możesz wyjść na świat, zobaczyć jak jest piękny. Dobrze, może się okaże, że nie masz za dużo pieniędzy, ale wyjście na dwór, na zewnątrz domu, tu zaraz będę miał, że nie wychodzi się na dwór, tylko na pole. No dobra, nie będę w to wchodził, w tą polemikę. Kto wychodzi na pole, ten wychodzi na pole. W każdym razie wyjście na zewnątrz domu może być fajne. Nawet jak pada deszcz, te krople upadające i tak dalej. Popatrz na to, obserwuj tą przyrodę. Ona ma gdzieś, jakie są wiadomości. Ona ma gdzieś, kto tam wybrany został z polityków. A zresztą co cię to interesuje? To jest problem w tej partii. Kto został wybrany, komu tam ten, komu znowu koryto odsunęli, a komu bardziej przesunęli. Kogo tam przesunęli, kogo oskarżyli. Naprawdę szkoda czasu żyć takimi rzeczami.
Ja nie mówię, żeby się nie interesować, ale nie oglądać cały czas złych wiadomości, nie brać na klatę nieszczęść całego świata, tylko zajmij się sobą, swoją też osobą, zajmij się najbliższymi, zajmij się kimś, kto mógłby być dla ciebie bliski. Może zadzwoń do swojego przyjaciela, kolegi, rodziny, zadzwoń do mamy, jak mówiła słynna reklama. To wszystko może być fajne. Tego nas nauczył COVID, że warto też odnaleźć innego człowieka. Warto z nimi utrzymywać kontakt. A nie warto tylko dawać się niszczyć przez media. Tego wszystkiego życzę ci, aby udawało się być odpornym na głupotę tego świata, na to, żeby było wszystko dobrze, żeby się wszystko fajnie układało. Tego wszystkiego życzę ci, aby twoje życie było coraz lepsze, coraz wspanialsze, coraz fajniejsze. Znajdź w nim radość, znajdź szczęście. Szczęście nie jest kojarzone ilością pieniędzy na koncie, tylko tym, czy potrafisz się cieszyć nawet drobnymi rzeczami.